Siema, no moi mili, z tej strony Marazzy, to jest kolejny odcinek, zagramy w IGA 2 Cold Strike. Słuchajcie, stała się straszna rzecz, bo gdzieś wrypało mi 15 misję. Przy renderowaniu się skapłem, jak już jesteśmy prawie na przedostatniej misji, a wrąbało mi nalot misji, której nienawidzę. No cóż, ją sobie powtórzymy. Dobrze, że akurat się skapnęłem jeszcze w trakcie nagrywania, ale sami widzicie, misja nie zajęła mi dużo czasu, tak więc zaczynamy. Powtórz misję. Okej, tylko pamiętam, że tyrałem z dragańcem namiętnie, ale tego dragonowa musiał sobie zostawić na troszeczkę później. Ale no, powtórzymy tę misję. No i cóż, pomalutku zbliżamy się do samego... Ja się zbliżam do samego końca całej gry. No i git. Aha, i w tej misji jest mały knyw, który zaraz wam opowiem. Po samym w trakcie grania. Aha. Dobra. Ja będę musiał jednak z draganem walnąć początek tej misji. Okej, trzeba będzie troszeczkę oszczędnie walić. Aha, dobra. No skubańcy są tutaj celne jak jest na cholera. No Holender! Walą przez górkę. To mi się aktualnie nie podoba. Ok, no się chyba jakieś inne strategie objąć. Misja jest naprawdę felerna pod tym względem. O Jezu, nie, dobra, powtórzymy sobie. Naprawdę nienawidzę tej misji, to jest taki po prostu już... tak przebajerowane... system celowania przeciwnika, że to jest po prostu makabra. Okej. Teraz fajnie by było się tam dostać. Na drugą stronę. Oni mnie nie zauważyli. Troszeczkę bym tego Draganowa przeciągnął sobie na drugą część misji, bo jak przechodziłem to po raz pierwszy, ja tu się myślałem, że się zabiję. Że dostałem takich spazmów podczas tej misji, że to jest po prostu makabra. Idę na swoją pozycję i to właśnie niestety mnie wkurza w tej części IGI, że... No, niestety, nie możecie sobie robić kółeczek na mapie. Aha, jaki knyw tutaj występuje? Jeśli namierzycie pierwszą wyrzutnię sam, odliczany czas. I trzeba się troszeczkę sprężać, dotrzeć do drugiej. A uwierzcie mi, tu jest na wagę złota dojść do drugiej bazy rakietowej. Bo ja tu dostawałem naprawdę niezłych spazmów. Żeby dojść. Okej, a tu sobie tak weźmiemy kałaszki. To mi się dosyć tu przyda. Aha, niech sobie ten draganiec leży tam.
Ja sobie pozbieram tylko amunicję. Aha, to jest mini, dobra. Tu jest jeszcze jeden... koleżka z granacikiem. Dobra, wiecie co, to sobie zapiszę chyba. No widzicie, sporo ich tutaj jest. Może ich troszeczkę... dobra, dałem wysilane. A co muszę napisać? Zastąpić? Tak, chcę zastąpić. Aha, dziękuję, gro. Fuck. Ja się niepotrzebnie tu wynurzyłem. Mój błąd. Im więcej tu skałacha powybijam, tym na mnie lepiej. Znowu! Dobra, wiecie co, teraz muszę sobie wczytam tu miejscówę. Wałek! Nie ma opcji. Ja się nie wychylam. Poszły dwa. Aha, dobra. No naprawdę, moi mili, w tej misji ja to dostaję spazmów jak cholera. Gdzie oni są? Największa ilość tych jegomości. Okej. Zabijmy chociaż jednego. Okej. Mhm. Aha. A co skubaniec? Fuck, granaty. Okej. Fuck! Tam do mnie mierzą. Ok, trzeba trochę oszczędnie z amunicją, widzę.
Okej, spadam stąd. Dobrze mi zauważyli. Okej. Idą czy nie? Aha! Ja nie wiem, jak oni rzucają te granaty. To jest coś po prostu wyrafinowanego. Dobra. A spróbujmy zacząć to po cichu. Może tak to wyjdzie? Tak to leciało. Ile siedzi w tym namiocie tych debili? Czterech. Tam trzeba władować granata. Okej. Tam jest trzech, tu trzech i tu trzech, razem dziewięciu. Może nikt mnie nie zauważy. Właściwie jakieś tą misję przechodziłem tak, że tu się szło zakraść, namierzyć ten cel i szybko spierdalać i lecieć tam do drugiej bazy, ale tam no po prostu no trzeba było się już ostro sprężać. Okej. Skąd? Aha, dobra. Rozumiem, dobra. Na pewno musowo musimy wjebać granata do namiotu. Ojej, nie, naprawdę nienawidzę tej misji. A uwierzcie mi, jeśli potrzymacie Draganowa ciutkę dłużej, tak jak ja, za pierwszym razem jak to nagrywałem. To jesteście uratowani. Okej, okay, ilu ich tu zostało? Trzech. To jest sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu. Dobra, dziesięciu może w porywach. Ja się wycofam. Dobra.
A ja nie mogę trafić, no nie wiem co jest ze mną dzisiaj. Aha, super. Jeszcze brak amunicji. O Boże. Dobra, załatwimy ich najwięcej granatami, jak się tylko da. Aha, dobra. Nie wpadł do środka. O nie, oni tak rzucają perfekcyjnie te granaty. Lepiej się wycofać. Ja nie wiem, jak oni strzelają. O Jezu, nie. Tu jest każdy nabój z Draganowa na wagę złota. Dobra. Jakbym tu ich zaszedł, może coś tu by dało. No, oni zaczynają pluć ze wszystkiego, co się da. To jest ciekawe. Jeszcze tej misji jest tak wysoki poziom trudności. O Jezu, nie. Maraz, poddaj się już lepiej. Kurde, kusi jak jasna cholera. Dobra, spróbujmy. Może się coś uda. No nie no. Jeden magazynek muszę zostawić. Tam są strałachy. No i to jest dupa. Ani tak, ani srak. Chyba że... No muszę wyczyścić tą bazę wojskową. Okej, ci już mnie tu wykapowali. Okej, gdzieś muszę się skitrać na chwilę. To jest ciekawe, jak oni tak tu ładują pięknie. Ja ich nie widzę, a oni do mnie już tutaj ostro. Nie, dobra, zróbmy tak. Ja właduję tutaj sobie granacika. Kurde. Teraz jak na coś trafić nie mogę wszystkich sprzątnąć.
Okej. Albo idziemy na Hama, albo ja się już tutaj nie bawię. To jest ciekawe. Dobra, tak na to się wszyscy tutaj zwalą. Aha. No, no. No wstań. Wstaniesz? Okej, zostało tylko czterech. No nie powiem, jest zajebiście. Teraz bym mógł sobie zapisać, bo tam same dojście do drugiej bazy to jest... to jest pryszcz. Dobra, drugi zapis. Gorzej jest wyciszenie tej całej drogi. Okej, któryś nie zauważył. Maraz, to jest amunicja na wagę złota. Okej, zostało dwóch. Fuck. Nie wiem gdzie jesteś. Dobra, tu byłeś. Okej. Mamy wyczyszczone. O jary. Tragedia. Dobra, i teraz cały widz polega na tym, żeby wyczyścić sobie aż do drugiej bazy, cofnąć się po Draganowa, wyczyścić całą bazę, cofnąć się do bazy i... i tak w kółko. Najgorsze jest to, że tu jeszcze jakiś patrol będzie leciał po drodze. Najlepiej się skitrać gdzieś za drzewem. Albo gdzieś za górką, za skałką.
Okej, okay, to sobie lepiej zapiszę. Wyślij dane, pyk. Tak, chcę nadpisać. Okej, tu będzie jeszcze jeden. O właśnie, o to chodziło. Oh, fuck! Oh, farcizna. Okej, okay, te mini to jest też wkurzająca broń. Jak to się nazywa. Dobra, tu będziemy wykonywać ostrzał z góry. Tu jest aktualnie ich tak. Tu siedzi czterech. A trochę ich tu jest jeszcze. Okej, to jeszcze jeden gdzieś siedzi. Okej, wszyscy? Chyba tak, dobra. Cofamy się teraz po Draganowa. Bo tu jest ich dwóch, czterech, dobra. Draganiec się przyda. Uciekniemy sobie całą tamtą bazę i polecimy dopiero wysadzić te rzutnie sam. I zobaczcie, ile ja mam HP. I tak jeszcze czeka nas droga przez mękę, bo trzeba tam się jeszcze wspiąć na samą górę. I to będzie przejebane dopiero. Tam będzie czekał jeszcze jeden patrol. Fajnie jak się gra, jak się misje zna na pamięć, nie? Ale z takim poziomem trudności to jest tu po prostu piekło. Że oni tak walą. To jest po prostu coś nieziemskiego. Ale dobra, najważniejsze, że mamy 11 pocisków do Draganowa. Czyli możemy troszeczkę powariować. Nie sam. Sam se zrób i sam napraw. Okej, gdzie jest ten Draganow? Teraz najgorsze jest to, że trzeba dać z powrotem tam. A uwierzcie mi, to naprawdę dużo, dużo pomaga. A może taki pościągam? Szkoda mi amunicji. Dobra, zobaczymy. Może się spieszą wszyscy. Trochę ich tam jak mrówków teraz nasrane. Trochę za daleko jak dla mnie. Jeden strzał mogę oddać, ale przynajmniej wszyscy powłazili.
Okej, i nikt mnie nie zauważył? Takim trzeba być snajperem. Czy tam jest odległość bojońska? Nie, jest na dole, co mogę zacząć? No, 500 metrów. Dobry dystans. Ponad 500. No, sprawdzimy sobie zresztą, jak będę u góry siedział. Tak będę musiał się cofnąć. Reloading. Ej, mam 17 pocisków, myślałem, że mniej. Ok, dostał. Są troszeczkę, kurde, jak dla mnie za małe cele, żebym tak sobie mógł swobodnie strzelać. Aha, właśnie. Pierwszy objaw. Pudła i już gra zaczyna klatkować. Zajebiście. Po prostu fajno. Dobra, może ich wszystkich wytympię jeszcze na tym. O, dobra, super. Zwolniło tempa. No patrzcie, gnoja za kosami biegnie. Tam jeszcze. Okej, okay, może jakiś się uspokoi. Okej. No. 3-4 pociski. No jeszcze go 3-2. Okej, okay, dwójka na dole jeszcze została. Takie wszyscy? Powiedzcie, że wszyscy, nie? To będę po prostu zachwycony. Dobra, zajebiście. Chociaż myślałem, że jeszcze te trzy mi zostaną. Dobra, wysadzimy te gówno. Najgorsze jest to, że muszę się zbliżyć do tego na 50 metrów. Chociaż dalej mierz mi jeżdżę z 500. Czy nawet 1000. 1000 metrów plus. A, tam jest 1000. Okej, okay, no dobra. Spróbujmy to jakoś przejść. Później dostaniemy bareta, ale to będzie następna misja. Dlatego też tę misję tak... Ale sensownie ogarniam. I naprawdę, to jest jedna z moich znienawidzonych misji. To już nie wiem, co bardziej nie cierpię. Ten brak zapisów w jedynce, czy... czy tą misję. No ale tu poziom trudności to już jest mega. Ja spadamy stamtąd. I poszło. Paszło won. I teraz zobaczycie, po co było mi to czyszczenie całego terenu. Do przodu. Teraz zaspokoję się, mogę przejść właściwie do drugiej bazy. No i o to chodzi, teraz jest
odliczony czas i ten drugi sam namierza ten nasz samolot bombardujący. Co na nic właściwie nie ma czasu. No dobra, najważniejsze, że mam teraz praktycznie misję z głowy. Trzeba będzie jeszcze tylko się dostać do strefy zrzutu. To trochę też będzie nie małym problemem, bo trzeba się tam wtrynić na tamtą górkę. Ogólnie twórcy padli na taki genialny pomysł, że trzeba wyjść tamtędy. Tamtędy, o, cyk cyk i super zajebiście. Nie ma problemu, ale tam są chyba 3-4 patrole. A ja sobie jakoś tutaj się wtryniam i sobie spróbuję to obejść. Żeby nie było większych problemów. Przy okazji właśnie są jakieś srałachy. Na wypadek jakbym musiał z tamtymi walczyć. Ok, dziękuję. Czy granatę wzięliśmy? A tam jest malutki patrolik. Może wam pokażę. Nie wiem, co nie mają za broń. I strałachy chyba. Dobra, my się doczołgajmy teraz tutaj. Jesteśmy kolejne dziadostwo. O właśnie, teraz będzie, że nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu i srutu tu gacie z drutu. O. Dwie rakiety to nie silne ostrze. No i co już? Jebiście. No i teraz muszę się dostać do strefy zrzutu. Jeb zło. Tak sporo, nie sporo, no trochę jest. Najgorsze jest to, że zaraz się gdzieś mi głowy tam właśnie leciał. Muszę się jakoś teraz tam dostać. I to będzie ostatni punkt kulminacyjny naszej centrala IGI, wysi dane. Na ostatnim slocie sobie zapiszę, żeby tu nie szukać. Dziękuję. No i ten zrzut jest gdzieś mniej więcej tam. Co jest ciekawe, że ten samolot nie mógł mi tego zrzutu zrobić prędzej. Jak już sobie tak latał i tu go sam namierzał. Tylko musi lecieć jakiś specjalny bombowiec. O. Poszedły. Jak mówiłem, parę debili tutaj jest. Mi się udało chyba jakoś tutaj wymanewrować. Gdzie jest ten punkt naszej wycieczki? I tak se teraz dziela to ze spokojem, nic mu tu nie grozi. Fajnie, że poleciałeś. Super, dzięki. O, tam się pali. Ile tam jest w ogóle metrów teraz? Około kilometra. A tu jest nasz rzut, dobra. No i misja sukces. Ale z początku musiałem się nieźle nawkurwiać. Dobra, bierzmy to. No i gitara. Tak więc już, moi mili, misja nagrana ponownie. Z nielekkim wkurwem. A myślałem, że skończę dzisiaj całą serię. Lipa, chyba nie skończę. Tak więc cóż, jebem raz, komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do usłyszenia. Cześć, do kolejnego odcinka. Nara. No wonder this operation is so hush-hush. What does a guy like that want with the EMP chips? The general must be working on his own, or he would be protected by half the Chinese army.
Then what am I fighting? Farmers? General Wu Xing commands a huge counter-espionage unit and has a substantial elite rapid reaction force of his own, including a squad of crack snipers. That barrage should level the playing field, though. It'll punch through walls. The thermal imaging scope can detect heat patterns even through a ton of concrete and is set to detect human body temperatures. Where you're headed, you'll need it. Anya, you think of everything. I know. Head north. I traced the chips to an ancient temple. Looks like Wu Xing's holed up there. There's nothing visible on the surface. He must be underground. There's a microtransmitter in the crate you've just recovered. That will let us patch into their comms network and keep in touch when you're underground.